poddanych kłótni i większych dyskusji. Druga nagroda 10. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską wędruje do filmu Insider w reżyserii Aleksandra Kota za humanistyczne przesłanie przypominające prostą prawdę, że człowiekowi jest potrzebny drugi człowiek. Я с удовольствием вручу вторую премию на этом фестивале, которую мы присудили фильму «Инсайд» Александра. Посыл, напоминающий простую истину, что человеку всегда нужен второй человек. Дякую дуже, спасибо большое. Я провел замечательное время в городе, замечательные зрители, замечательные разговоры. Как-то вырвался и выдохнул. У меня от фестиваля, я здесь второй раз был, 2 года назад, по-моему, с фильмом «Испытание». И у меня прекрасное впечатление. Я надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо большое. Mogę powiedzieć, że to był dla mnie ten czas, kiedy rzeczywiście mogłem nieco odpocząć, odetchnąć tego wszystkiego, z czym się spotykam na co dzień. To drugi raz, jak jestem w Polsce. 2 lata temu byłem tutaj na festiwalu z filmem Próba. Dziękuję bardzo. No i teraz najważniejsza nagroda, co do której byliśmy nie tylko zgodni, ale też entuzjastyczni. Więc Grand Prix 10. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską otrzymuje film Uczeń w reżyserii Kiryła Srebrennikowa za zamknięcie w oryginalnej i zdyscyplinowanej formie palącego problemu współczesności. Przyszło время сейчас вручить главную премию и скажу честно, Луганецкий. Большое спасибо. Я думаю, что Кирилл Серебренников будет счастлив получить эту награду. Этот фильм действительно стал событием этого киногода. Напомню, что в России год кинематографа 2016. И этот фильм один из самых заметных. И признание в Польше стоит очень дорого, режиссер оценит это. Он сейчас очень сильно занят в театре, не смог приехать, но награду получит. Спасибо. Фильм действительно был событием в этом kulturalnym roku filmowym, tylko przypomnę, że rok 2016 jest w Rosji rokiem właśnie kina. Sam Kirill niestety nie mógł do Państwa przyjechać, gdyż jest obecnie bardzo zajęty w teatrze, ale bardzo dziękuję. Zapraszamy na scenę jury konkursu dokumentalnego przewodniczącego.